To jest nasz samochód, doka zrobiona, chyba ją widziałeś kiedyś wcześniej, ale trochę projekt musiał poczekać na to, żebyśmy mieli moce. Robimy ją na niespotykanym na świecie przednim napędzie elektrycznym. To czyli wspominałeś. Tak, mówiłem ci kiedyś, że mamy taki pomysł, natomiast cała koncepcja, jak to wszystko zrobić, żeby to działało, się rozwija. To też jeszcze nie jest jedna ukończone, ale cały czas jakiś prototyp robimy, próbujemy to zainstalować, żeby było w porządku. No wow. I już jest, powiedzmy, na fazie ukończeniowej. Tak. Będziemy na przednim napędzie mieli silnik elektryczny na ruchomych półosiach. Z tyłu zostaje standardowy to, co było w oryginale, czyli 1.2 będzie benzyniak bokser, taki jak wychodził w tej jedynce. I gdy wjeżdżamy sobie do centrum Berlina, wyłączamy silnik benzynowy, wjeżdżamy sobie na elektryku, na przednim napędzie, cichuteńko, pięknie. Fajnie. I wszędzie, zawsze, w każdych czasach to auto wszędzie będzie mogło wjeżdżać. Zmiany jakieś tego typu, że mamy tarczowe hamulce, zmiana karoseryjna, czyli otwierany dach w tej wersji, czyli double kabina, nigdy nie występował otwierany dach. To mamy takie trochę jakieś tam już nasze. To jest pierwszy samochód taki customowy, jeżeli chodzi o Volkswagen T1, bo zawsze było to takie zawsze bardzo blisko oryginału. Tak. Natomiast tutaj jak siedzenie od tetetki będą przednie, już są tam poinstalowane szyny, no super. Troszeczkę będzie zmienione. No ale to nie mogę się doczekać, żeby go zobaczyć. Golfik nasz, mamy zmianę w systemie kierowania, bo założyliśmy wspomaganie elektryczne. Znaleźliśmy firmę, która robi gotowe pakiety. Oczywiście i tak masę przeróbek musieliśmy zrobić, ale w tej chwili już Golf jest na wspomaganiu. Wystarczy założyć kierownicę, jakieś tam przełączniki zespolone teraz były instalowane. No i kręci się teraz jednym paluszkiem, już były próby. Musieliśmy jeszcze to jakieś tam modyfikacje małe porobić. No to takie już sobie dokładki robimy, żeby było ekstra. No i budujemy następne te jedynki. Tu mamy jedną w kontrolnym takim natrysku, przygotowana do dalszej obróbki lakierniczej, ale czeka, bo lakiernię mamy zajętą, a tu blacharza mamy, który buduje następny samochód. To jest Samba, 64 rok. Samochód zbudowany będzie, bo jeszcze nie jest zbudowany, będzie zbudowany całkowicie od zera. Rama naszej produkcji od blachy, wycinania każdego elementu na laserze, gięcia do spawania konstrukcji ramowej. Każdy element karoseryjny tutaj jest osobno wstawiany, zgrzewany i klejony. Macie już taką technologię, że w zasadzie od zera budujecie samochód. Tak. Nie musicie mieć bazy tak naprawdę. No, nie, głównie dokumenty, tak? Dokument, książka, encyklopedia, nasze szkice. I wstawiamy wszystkie elementy. Też już na przykład to jest poprawą w stosunku do fabryki, że bardzo dużo używamy zgrzewania, mniej spawania, bo mamy zgrzewarki fajne, gdzie możemy sobie sięgnąć w odpowiednie miejsca. Zgrzewamy elementy w niewielu miejscach, a reszta kleimy. Czyli te elementy są połączone super. Większa odporność na korozję, większa stabilność, mniej tego trzeszczenia karoserii podczas jazdy, także to już jest zbudowane ekstra. Ups. Niesamowite. Jak długo powstaje tak od zera, od rysunków? Karoseria od kąt blacharz stanie do pracy 3 miesiące, 3,5 miesiąca jest postawiona w całości. Całkiem szybko. Dlatego, że już w tej chwili mamy przygotowane wszystkie elementy. Kiedyś robiliśmy to tak, że brakowało nam jakiegoś elementu blacharskiego, musimy go robić, tak? Od podstaw, od kawałka blachy, wytłoczyć to wszystko. W tej chwili już mamy przygotowane wszystkie elementy karoseryjne, zaczynamy dopiero brać się za robotę. Okej, czyli już po prostu składacie jakby gotowe elementy, które wcześniej macie przygotowane. Są drobne elemenciki, które dorabiamy jeszcze. Wiadomo, że każdy element też trzeba dopasować. To nie jest tak, że dokładamy i to pasuje idealnie. Nie, nie, to wszystko musi być spasowane. To nie klocki Lego, nie? Oczywiście, ale jest już, mamy już opracowaną tak na tyle technologię, że jest to dosyć szybko. No, 4 miesiące zrobienie karoserii to moim zdaniem jest to szybko. Naprawdę. A cały kompletny pojazd po jakim czasie wyjeżdża? Kompletny, jeżeli mamy do stanu taki, że wsiadam na gotową karoserię z fotelami, z pełną elektryką, z silnikiem, rok czasu, auto mamy gotowe od zera. To bardzo szybko. No, to bardzo szybko. Już to przyspieszyło. Niesamowite. No robi to wrażenie. I macie też swoją lakiernię, wszystko sami. Tak, po prostu absolutnie. Robicie. Jesteśmy niezależni w żadnym stopniu. Nie zlecacie absolutnie nic na zewnątrz. Nie. Zlecamy takie drobne prace typu na przykład ocynk, tak? Nie będziemy sami cynkować, to wiadomo. Ale wszystkie montaże karoseryjne, później mechaniczne, elektryka, tapicerowanie, lakierowanie, wszystko jest u nas. I to jest piękne. Jest
proces, za każdą rzecz kontroli też oczywiście, jakości. Tak, bierzemy odpowiedzialność i wiemy, że to na pewno jest zrobione perfekcyjnie. Rewelacja. Co my tu mamy? To jest Volkswagen T2, przykowany oczywiście też do naszej kolekcji, nasz samochód, nasz szef ma takie zdjęcie ze swoją żoną w wieku, gdy są tam koło 30 i są przy takim samochodzie. Robimy to dla niego, żeby takie samo zdjęcie zrobił sobie po kilkudziesięciu latach później. To mi się podoba. Niedługo będzie stawiony tutaj. Dzień dobry. Tu mamy tę jedynkę w wersji custom, czyli nie ma przeszklenia bocznego, drzwi pełne, blachy pełne z boków. No i jest to wersja z 55 roku, gdzie nie ma jeszcze w ogóle kierunkowskazów. Mm-hmm. Tylko tak jak widać, mamy otwór, gdzie występuje semafor. Fajnie. Wyskakuje plastikowy element, który podczas włączenia kierunkowskazu mryga. I też go od zera budowaliście? Nie, ten samochód przyjechał, to jest samochód klienta, który przyjechał do nas po jego pewnej historii. 6 lat ze swoim wujkiem próbowali go zrobić karoseryjnie, czyli spawali te blachy. No i niestety poddał się, przyjechał do nas. Musieliśmy sporo elementów powycinać, na nowo pospawać, pozgrzewać. No i umówiliśmy się już na pracę finalną, czyli ten samochód wyjedzie do niego gotowy do jazdy. Czyli oprócz lakierowania, które teraz się szykuje, będzie auto miało założone zawieszenie, silnik, wszystkie elementy tapicerskie, kluczyk, odpał i wyjazd na miasto. I to jest ostatni wasz klient zewnętrzny, tak? Tak, już więcej klientów zewnętrznych nie będziemy mieli, dlatego że no założenie mamy takie, że kosztuje to nas czas i pieniądze. Wolimy to samo zrobić, ale dla siebie, zostawić auto do kolekcji, które będzie nabierało wartości już dla nas. Te auta bardzo nabierają wartości z roku na rok wręcz, nie? Tak jest. Niesamowite. Jeszcze ta wersja pierwsza. Super. Dach mamy polakierowany. Wszystkie elementy w tym samochodzie są lakierowane praktycznie osobno. Jest to na tyle duża powierzchnia, że nie jesteśmy w stanie polakierować auta idealnie na raz, więc mamy dach polakierowany, oklejamy go, szukujemy kolejny element, czyli na przykład teraz komorę silnika do lakierowania, my jedziemy z komorą, potem do przetłoczenia lakierujemy górę, dopiero później dół i na sam koniec spód samochodu. Także samo lakierowanie po przygotowaniu szpachli, która trwa około 3 miesiące, szpachlowanie tego samochodu, lakierowanie samo trwa około 1,5 miesiąca. Ja pierdzielę. Także jak ktoś powie, no pojadę do lakiernika, wstawię samochód, tak, za ile będzie gotowy, za tydzień? Nie, no musi pan z półtora tygodnia poczekać. No u nas się czeka 1,5 miesiąca, żeby to samochód stąd wyjechał polakierowany. No ale wyjeżdża odpowiednio polakierowany, tak, nie? Jest. Coś za coś. Jest piękne. Super. Komora silnika i wnętrze pojazdu w tej chwili już robimy na wygłuszeniu pełnym, czyli to nie jest wygląd fabryczny, ale ma to duży wpływ na komfort użytkowania tego pojazdu. Nawet jeżeli ktoś jedzie sobie na jakieś zloty czy targi, to jest rewelacja, dlatego że jest cichutko. Mhm. Całe wnętrze pojazdu jest wygłuszone specjalnymi matami, łącznie z sufitem, tak jak tu widzimy. Cały dach od wewnątrz jest pokryty specjalną, lekką matą, która super wygłusza karoserię. Komora silnika wyłożona jest matą niepalną, grubości 3 cm. I nie przynosi to znowu nam tego dźwięku do środka karoserii, a jak chcemy posłuchać tego boksera, to świetnie to brzmi z zewnątrz, nie musimy być w środku samochodu. Rewelacja. Sporo poprawiania fabryki, co? Ale to jest taka poprawka, która no, wszystko co poprawiamy fabrycznie, chcemy, żeby nie wpłynęło negatywnie na ocenę tej oryginalności. No. Świetnie. Dobrze, chodźmy na górę. O, już widzę ciekawe rzeczy tutaj. To co, jesteśmy teraz w części takiej mechanicznej, warsztatowej bardziej? Tak, to jest część montażowa, gdy mamy już tam karoserię, karoserię przygotowaną ekstra. Auto wjeżdża nam tu windą na górę i auto czy motocykle robimy właśnie tutaj. Cicho, ciepło, spokojnie, czyściutko. Można tu naprawdę mieszkać, jeszcze te silniki. No akurat jesteśmy po takim rekonesansie, jeżeli chodzi o nasze silniki, dlatego że cały czas dokupujemy je, żeby mieć stan na montaż do następnych aut. Okazało się, że mamy tych trochę za dużo. Mamy około 100 silników samych z przebiegami tam po około 5 motogodzin. Złoty. Tak, bo to są. Gdzie wy to kupujecie? Historia tych silników jest bardzo fajna, dlatego że auta były montowane z silnikami 1.2
I te same silniki były wykorzystywane w wielu maszynach. Tu mamy samoprzyspieszacz do gaźnika, który sam dodaje gazu pod względem obciążenia, bo to było zastosowane w sprężarce. Czyli to jest silnik wyjęty ze sprężarki. Oczywiście pozbywamy się wszystkich tych części od industrii, zostawiamy sobie sam motor. Obudowy silnika są inne, które musimy zastosować już nasze, czyli pasujące do samochodów, natomiast sam korpus, silnik jest identyczny, taki jak był stosowany w samochodach. No i tym sposobem da się znaleźć motopompy, taki... sprężarki, różne sprzęty. Niesamowite. I fajne jest to, że większość tych sprzętów pochodzi gdzieś tam ze Szwajcarii. Oni, stosując procedury, raz na rok muszą go odpalić. Więc mamy książki, gdzie w książce jest napisane od 70 roku, co roku odpalony był na pół godzinki, więc ma tam do 90 roku przejechanych, odpalonych tam 10 motogodzin, załóżmy, tak. Że one są w super kondycji. Oczywiście uszczelnienia, tego typu sprawy musimy i tak powymieniać, ale same podzespoły główne są nienaruszone, idealne. Jaka jest wartość takiego silnika? Ile trzeba zapłacić za taki silnik od sprężarki? Plus, minus. Od sprężarki silnik, no możemy tak zapłacić tam 3000 euro. U nas, nam się udaje tak kupić. Natomiast silnik przygotowany do tej jedynki możemy kupić gotowy. No to jest koszt 10 tysięcy euro. Wow. No to robi wrażenie. Fajnie, no czyli macie zapas na najbliższe parę lat. Tak, kilka lat mamy spokoju, także tylko kwestia mechaników, żeby sobie to po prostu przygotować. Każdy silnik rozbierają powolutku, przygotowują do perfekcji, odkładają na półeczkę, czekają, kiedy będą go wkładać do następnej karoserii. Super. Tu możemy rzucić na te samochody, które są szykowane w tej chwili. To jest Samba, też już wstępnie jakoś tam zazbrojona w silnik, w skrzynię biegów i w układ jezdny. Oczywiście została nam jeszcze masa rzeczy przy tym, ale tak właśnie wygląda ten proces, gdzie po kolei instalujemy sobie wszystkie rzeczy. Mamy tutaj Jacka, który zajmuje się całościowo wszystkim. Nie ma, osobno elektryka, nie mam osobno człowieka od zawieszeń, od skrzyń, tylko Jacek dostaje karoserię i on kompleksowo od początku do końca, tak naprawdę po ostatnią śrubkę w tapicerce, to jest sprawa jego, żeby on to wszystko zmontował. I cieszę się tym, że to jest auto spod jego rąk. Auto, które już prawie zakończył, to jest Prycza, zrobiona w oryginale. Nawet pokrycie tej paki jest zrobione takie samo, jakie było oryginalnie, czyli materiał nie jest jakiś nowoczesny, nie jest ultra odporny na warunki atmosferyczne, tylko właśnie taki sam, jak był oryginalnie wyprodukowany. No i wszystkie inne pozostałe elementy oczywiście też. Małą zmianą, tak jak pokazałem tam na fotelu, jest to, że tapicerka jest zrobiona ze skóry, nie ze skaju. I wszystkie elementy montażowe do tapicerki, wnętrza, no, są kwasoodporne. Już nie jest to zwykła stal, gdzie można było to spotkać często po zerdzewiałe, tylko wszystko jest w kwasówce. Brak słów, po prostu brak słów. No i w ogóle ten lakier, to wszystko to jest tak położone, że... No jak widziałeś w lakierni, długo, ale efekty są warte czekania, dlatego że mamy później jakość tego wszystkiego. Niesamowite. Jak w ogóle teraz jest wyceniana taka gotowa Samba, taka 100% oryginalna? Samba to jest ten samochód, który jest najbardziej tak jakby popularny i wysoko oceniany. Natomiast rynek się zmienia pod tym względem, że samochodów na przykład tego rodzaju, czyli Prycz, nikt nie chciał odnawiać, restaurować, no bo to był zwykły samochód transportowy do włożenia ziemniaków. W tej chwili tych samochodów możemy spotkać dużo mniej niż sam, więc te ceny się wyrównują. Okay. Możemy tak powiedzieć, że nawet w dobrej jakości Prycza zrobiona może być porównywalna cenowo co do Samby. Koszty są, ceny są różne, w zależności od jakości wykonania. Samochód wykonany u nas, klienci, których mamy z poprzednich lat, wiem, że sprzedają między 120, 150, 160 tysięcy euro za samochód, sprzedają go. No powiem Ci, że znowu się na chwilę przeniosłem w czasie. Coś niesamowitego, bardzo dziękuję. I widzimy się w kolejnych odcinkach.